Scotta Morrisona, szefa australijskiej partii liberalnej, Liberal Party of Australia, obecnego premiera Australii już od 2 lat, uważam za polityka wybitnego i bardzo dobrego generalnie. W ogóle australijską scenę polityczną cenię bardzo wysoko, zwłaszcza dlatego, że liberałowie nazywają się tam liberałami i są po stronie prawicy, tam gdzie ich miejsce. Natomiast Partia Pracy stanowi lewicę, czyli nie ma bałaganu znaczeniowego, tak jak w Stanach czy w Kanadzie. I cenię Australię ze względu na niezłomny proamerykanizm, nawet kiedy rządzą lewicowi, ci jest on dosyć wyraźny, ku utrapieniu różnych beserwiserów i innych mędrków uniwersyteckich, sponsorowanych być może z Pekinu. No i tutaj całkiem podoba mi się to, że Scott Morrison był jednym z tych, którzy byli, wnioskowali, była to inicjatywa wielu krajów, ale Australia była tam jednym z głównych motorniczych, żeby wyśledzić, skąd się dokładnie ten wirus covidowy wziął. No i się okazało, że właśnie z Wuhan i z tego targu zwierząt egzotycznych, które można zjadać. No i także jest to dosyć sympatyczny facet i taki prawdziwy Australijczyk. Lubi rugby, jest zielonoświątkowcem, ale nie jakimś świrem. Także zupełnie spoko. Jakby uznaje te standardy takie dosyć świeckawe, jakie są w Australii. Także nie mogę złego słowa powiedzieć o Scottie Morrisonie, natomiast mogę powiedzieć dużo pozytywnych słów.